atakują ziemiory. Wy możecie za Suzuki sobie teraz szybko zaparkować. Musisz mieć mikrofon, muszę to słyszeć. Akcja? Panie Jarku, a po co panu kask na kombajnie? No wziąłem, bo te muchy rąbią, nie? To może głowę będzie do rąbać. Ale to tylko od much, myślałem, że dla bezpieczeństwa, jak pan no będzie upał... bezpieczeństwa też. On tu pali jak profesjonal. Ale to co pan sobie tak na polu jara normalnie? Dość na polu, dość można. W trakcie pracy? Przerwa akurat jest. A pan co robi na tym polu? Przyjechałem do szefowej zbierać ziemniaki, wybierać kamienie z ziemniaków. Ale to nie dla szefowej, pan pracuje dla gospodarstwa. No tak. No. Ale tak papierosek i kask, w tym kasku chwila, na kombaj? Chwila relaksu. A ty myślałeś o takim do zboża, tak? Tak, kombajn. No kombajn, no, tylko to jest kombajn ziemniaczany. No, powiemy tym ludziom, że to też kombajn. Czegoś się nauczą, już trochę wiedzą. Dzięki nie, tobie. To wiedzą już. Tylko, że kilka kasków nie jeżdża. To jest kombajn do ziemniaków. Mario jest? Stoją, nie pracują, a zarabiają. Nie piszemy sobie dzisiaj. Podwójnie. Nadgodziny macie już? Tak. Mhm. Normalnie. A kto płaci? Szefowa. Nie ma takiej. Dobra. Idziemy tylko zamontować ten mikroport i zrobimy już wasze takie wejście tutaj w kadr do końca. Paula, ostrożnie, kasku nie masz? Nie mam, nie. Ma się żyć. Zimno. Ale dobrze, że te robaki nie gryzą. Paula, nie dawać mi mikroportu. Na pewno, to już przędzie. No dobra, to musisz jechać. Kiedyś może wyrobię, chętnie. Nie ma sprawy. Mam nożywo muzyczną audycję. Super. Radio. Tak. Mordek! Mordek, chodź z tej strony. Na głowę dla Jarka. Dawaj tutaj do nas. Jest z nami traktor? A traktorzysta? Dobra. Wszyscy są? Kuba jest? Kuba ma kamery, ja pierdolę. Kuba, a ty zamiast gotować, to teraz filmówkę robisz? Nie wiem. Ja się znajdę. Dobra, ja mogę tak tu na dole byś usiadł. A, jak się jakoś to... Co ci się znudziło na kombajnie? Na kombajnie ci się znudziło? Panie Jarku! Co tam u pana słychać? Pyramida! Ziemniaki szybcią, kamienie też. Trzeba robić! Trzeba robić! Trzeba robić! Cześć mały. Cześć Kasiula, cześć. Uciekajcie. Uciekajcie, 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 uciekajcie. Uciekajcie. Troszkę zarosło. Troszkę zarosło. Przedstawiam wam koniczka. To wcina marchewkę panci z ogródka. Mamy zaproszenie na pyszny obiad przygotowany przez najlepszego kucharza Anglii, Kubę Winkowskiego. Ja i Paula jesteśmy już gotowe. Zaraz jedziemy naszymi ciągnikami, John Deere'ami, bo Jeep nam się popsuł, więc jedziemy ciągniczkiem. Do zobaczenia na pysznym obiedzie. Mamy dla niego tutaj specjalnie dla Kuby prezent od nas, mazurskie pyszne ogóreczki z ogródka i pyszny dżemik jabłkowy. Jedzie pan tacy, jestem za, a mnie na bagażnik. Oj, panie Jarku, panie Jarku, oj, panie Jarku. Zdjęcie z Pauliną to ja bym chciała, kurde. Ja wiem, że pieniędzy nie mam.
Ale za to mam dobre serce, prawda? I bardzo pracowity. I oddany. No, najlepszy nasz pracownik. Jarosław Gręziszewski. Dziękuję. Standard. Panie Jarku, zaprasza pan nas do ciągnika, tu taki bałagan? Nie, na filtry mam. Na filtry, a zobaczmy, co tam się dzieje. Panie Jareczku. Zawsze pan taki kurna miał porządeczek, a dzisiaj to ja nie wiem, co tu się dzieje. Oj, boczuś. Dobra, odpalajcie maszynę i jedźcie, bo już czas. Paula, ubrudzisz sukienkę. Widzisz, tak pan Jarek przygotował ciągnik. No. Nie, super, umie, super. Nie, ja będę kierować. Nie na miejsce tego, kierowcy, pani Jarek. Ślimaczek za taki mały. Uuu, prezencie jeszcze Kuba dostanie ślimaczka. Widzisz, jaki ładny? No. Baby. Kurde. Jedziemy na nagranie z Kubą Winkowskim. Jesteśmy zaproszeni, my jako gospodarstwo rolne, pracownicy, na obiad światowej klasy, gotowany przez najlepszego kucharza. On mówi sam o sobie, że świata, więc zobaczymy. Kuba, jedziemy do ciebie całą brygadą. Mamy nadzieję, że to będzie najlepszy obiad i zapamiętamy go do końca życia. Do zobaczenia. John Deere z tyłu. John Deere z boku. John Deere ze mną. A co? Tak, jedziemy sobie przez naszą małą mieścinę Szkotową. To jest po prostu mega. Patriotyzm całą gębą. Na John Deere, mimo że ciągnik amerykański, to serce polskie. Tutaj więc jest na na na. Hej Mazury, jak Szkotowo się łączy z Kozmatkami. Gdzie jest taki no bo bobry drugi tam, kraj? Tu przeżyjesz chwilę cudu. Przez te budrony latają, kurde. On daleko jest. Podług ceny sklepowych to u nas są bardzo tanie ziemniaki. Po co marże płacić? No. Bardzo. I bardzo smaczne, tak, prawda? Tak jest. Pan mi da zgłoszenie, że pan chce 20-30 kilo, to panu dostarczy. O! Ja panu zaraz dostarczę. Kubarkę. Pan Jarku. Z kolego. Pan jest na wylocie. Pan Ginter mi pomoże. Także pana wskoczymy 15 minut. Na legalu. Na legalu. Na legalu. Jedziemy! Gotowi? Brygada Szkotowo, gotowi? Marcin, ty się pytasz o kurczaka, przecież kurczak jest ugotowany. Nie, ale chciałem go pobudzić. Już nikogo nie. Marcin, Huber, Ginter, Boczek. Wszyscy są. Teraz Ginter jest mi wierzchu. Hello. Jeziorko Szkotowo, ziemiaczki Szkotowo, kurki Szkotowo.